Ewa Malcher-Serocki, kiedyś dziennikarka Dziennika Zachodniego i znana Tarnogórzanom z łamów tej gazety, a teraz dziennikarka Dziennika Związkowego w Chicago. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest prawie ponad ćwierć miliona zachorowań, zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby przybyło 12 tysięcy zakażonych. Zmarło już w tej chwili ponad 6,5 tysiąca osób. Z czego to wynika? Czy z tego, że władze zbyt późno zareagowały, czy ludzie nie reagowali na reakcję władz? Wiesz co, i z tego. Reakcja władz, to zależy od stanu generalnie. Widzisz, Ameryka to jest duży kraj, więc każdy stan ma jakby swoje też osobne władze, takie stanowe, które powinny zareagować. Do tej pory jest około 11 stanów, które nie wydały na przykład nakazu siedzenia w domu. I tutaj wszyscy biją na alarm i wiesz, pukają się w czoło, że ludzie, na co czekacie? No na przykład niechybnym takim przykładem była Floryda, gdzie w ogóle gubernator, nie wiem na co czekał, tam się działy jakieś dantejskie sceny, bo tam ludzie na wakacjach teraz wiosennych po prostu walili tłumami na plażę. I to samo było w Nowym Orleanie, kiedy był koniec karnawału i tak samo były tłumy, których nikt z ulicy nie sprzątnął i tam nagle te cyfry zaczęły skakać jakoś monstrualnie w górę z dnia na dzień. Ale ja myślę, że te cyfry, one robią wrażenie, bo one są duże, ale tak naprawdę one są o wiele większe, ponieważ my nie wiemy, te cyfry odzwierciedlają ilość ludzi, która została przetestowana, a z tym testem to jest naprawdę ciężko, żeby wiesz, żeby rzucać, żeby nie ma takiej możliwości, żeby każdy z nas został przetestowany, czyli teoretycznie bardzo wielu z nas chodzi z tym wirusem na co dzień i po prostu nawet o tym nie wie, bo nie ma żadnych objawów, nie ma świadomości, nie? Że mogło się gdzieś zarazić. Ludzie też tak myślą, że o, mnie to nam nie dotyczy, albo są tacy, którzy uważają, że to jest spisek w ogóle rządu jakichś innych sił i jedna wielka mistyfikacja. W polskiej telewizji pokazywane są puste ulice Nowego Jorku. Jak wygląda życie w Chicago? Zresztą w Chicago jest różnie. My mamy nakaz pozostania w domu i to wydał gubernator, czyli to oznacza, że możesz wyjść sobie na spacer, ale nie gromadź się w takich większych ilościach osób. Możesz przebywać u siebie w ogródku, możesz wyjść do sklepu po tam podstawowe zakupy. Tutaj większość tych biznesów takich niesprzedających żywności została zamknięte, czyli wszystkie restauracje, fryzjerzy, jakieś pralnie takie samoobsługowe jeszcze są otwarte, bo ludzie gdzieś muszą robić pranie, nie wszyscy mają pralkę w domu, ale takie większość tych pralni, gdzie przyjmowała rzeczy do prania jest też zamknięta. Restauracje jakoś dają radę, bo można zamawiać na wynos, ale i generalnie jest ten nakaz siedzenia w domu, ale niestety faktem niesprzyjającym jest to, że zaczyna się robić fajna pogoda, bo my na razie nie mamy takiej wiosny jakby w Polsce, ale ten weekend już się zacznie. No i ludzie niestety nie potrafią siedzieć w domu. Te ulice są puste. Tam downtown Chicago, to takie wieżowce najbardziej znane, to tam jest rzeczywiście pusto. Tam wszystkie firmy przeniosły, powiedzmy prawie wszystkie firmy przeniosły swoich pracowników do pracy w domu, więc to downtown rzeczywiście robi wrażenie, on jest takie wyludnione, gdzie tam zawsze się przewalają jakieś tłumy osób. Natomiast w tych dzielnicach takich okolicznych, no to jest różnie. Jak zaczyna się robić ciepło, to ludzie zaczynają wychodzić i się znowu gromadzić. I to jest, zobaczymy, jaki będzie efekt, bo mamy nową burmistrz od roku w Chicago i burmistrz jest naprawdę zdenerwowana. Jak ludzie zaczęli, zrobiło się ciepło, ludzie zaczęli wychodzić nad brzeg jeziora, bo tutaj największą atrakcją jest ta, ścieżki są rowerowe i ścieżki takie spacerowe nad jeziorem. I ludzie zaczęli gromadnie tam wychodzić, nawet co niektórzy zaczęli sobie grać na przykład w koszykówkę, w jakieś inne sporty. No to burmistrz się nieźle wkurzyła i po prostu z dnia na dzień zamknęła te ścieżki. Aczkolwiek nadal zdarzają się ludzie, których policja tam na razie przegania, nie ma jakichś większych kar nakładanych. Natomiast no zobaczymy, jaki będzie efekt, bo pogoda na ten weekend jest zapowiadana trochę lepsza i podejrzewam, że niestety ludzie nie będą siedzieć w domu. Ale w tych takich bardziej rezydencyjnych dzielnicach, gdzie jest większe skupisko domów, więcej ludzi mieszka i jakby więcej spędza czasu, no to widać. Ja mam taki przykład, mam takie cztery tutaj sąsiadki, które gromadnie cały czas wychodzą ze swoimi psami na spacer. No, idą po prostu w grupie. Co jak widzę, co mnie doprowadza do lekkiego szału. No i zauważam, że ludzie niestety, no, ciągle są jakieś imprezy na ogródkach, ciągle jakieś imprezy w domach też można spotkać. Także, no nie wiem, mimo tych liczb, mimo tego wszystkiego, ciągle to jakoś do ludzi nie do końca dociera. Czy można zostać w Stanach ukaranym grzywną
jakąś wysoką, dolegliwą grzywną za złamanie jakichś przepisów związanych z ochroną tutaj, no, z zapobieganiem epidemii. Wiesz co, już tak, jeśli stan wprowadził jakieś restrykcyjne założenia, typu jak dzisiaj na przykład Kalifornia wprowadziła, że wszyscy, którzy wychodzą na zewnątrz, muszą mieć ubrane maski, prawdopodobnie podejrzewam, że na początek pewnie skończy się na jakichś upomnieniach, ale jeśli to nadal nie będzie przez ludzi egzekwowane, to po prostu zaczną się mandaty. Są różne takie kary. Tutaj jeszcze nie ma, wiesz, w zasadzie policja jedynie rozgania takie tłumy. Ostatnio była jakaś impreza urodzinowa u kogoś w domu i tam interweniowała policja, bo tam było paręnaście osób. Czy jakiś kościół sobie urządził w ogóle pogrzeb na 70 osób, zaprosił i tam też siedziało jedna na drugim i też policja interweniowała niestety. Ale są natomiast takie kary bardzo dotkliwe już wprowadzane przez prokuratora stanu Illinois. Znaczy ludzie zgłaszają, bo niestety z drugiej strony też oszuści wykorzystują całą tą sytuację i na przykład ceny potrafią sprzedawać papier toaletowy w jakichś monstrualnych cenach, bo też jest wykupywany, albo jakieś podstawowe środki czystości. Teraz największą popularnością to jest niedostępne w sklepie, cieszą się te wszystkie płyny, które odkażające do rąk, chusteczki z płynem odkażającym. No i czasami znajdują się jakieś misie, które po prostu wykupiły większy zapas i próbują to sprzedać po tam paręnaście razy czy parędziesiąt razy zawyżonej cenie. I to już tutaj prokurator stanowy bardzo, że tak powiem, dobitnie interweniuje w tej sprawie. Ale w samym Chicago na razie nie słyszałam, żeby ktokolwiek dostał mandat. Na razie policja po prostu rozgania te zgromadzenia, które zostaną zgłoszone i no i na razie upomina, ale zobaczymy, jak to się potoczy, kiedy rzeczywiście pogoda się zrobi fajniejsza. W telewizji można obejrzeć zdjęcia z zakładów pogrzebowych z Nowego Jorku, gdzie przepełnione są chłodnie. Czy ten problem, w ogóle problem wysokiej śmiertelności z powodu koronawirusa dotyczy też Chicago? Wiesz co, na razie nie, to znaczy jest większa ilość umierania. W Chicago jest na razie około 3,5 tysiąca osób, które są zarażone wirusem, więc no na to prawie 3-milionowe miasto to może się wydawać niewiele, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że tych osób codziennie tam po kilkanaście, czy kilkadziesiąt przybywa, aczkolwiek tutaj biuro tego koronera dla powiatu Cook, bo Chicago jest umiejscowione w powiecie Cook, też już ustawiło jedną przyczepę przed swoim, na parkingu przed swoim budynkiem, także no, widok jest taki, powiedzmy, średnio miły. A jakie są nastroje wśród Polonii? Wiesz co, z Polonią jest różnie, to jest tak pół na pół. Jest Polonia, która przestrzega tego, co mówią oficjalne władze i bierze sobie do serca to, że to rzeczywiście nie jest zabawa i nie jest to grypa, na którą podobno umiera więcej osób, takie też są hasła, ale jest też Polonia, która w to nie dowierza. Ja też znam kilka takich osób, które mówią, że to w ogóle jest jakiś spisek i to jest śmieszne, bo w Stanach jest tyle milionów ludzi, a tak naprawdę ile tam jest zarażonych, to w porównaniu liczba jest mała, a poza tym ciągle jest taki pokutujący jeden argument, że o, na grypę to codziennie, to co roku umiera więcej. Także tu jest tak pół na pół, ale większość moich znajomych, z którymi ja rozmawiam, to większość jednak siedzi w domu, pracuje z domu, no tam część została bezrobotna, no bo jak ktoś pracował w tych biznesach typu restauracje, czy tam sklepy takie niespożywcze, no to stracił pracę z dnia na dzień, ale większość tych ludzi siedzi w domu, wzięło sobie do serca i pracuje z domu i generalnie ograniczyli jakieś kontakty, no ale też tam takich, którzy to cały czas negują mimo wszystko. Na Money.pl czytam taki artykuł dotyczący lawinowo rosnącego bezrobocia. Czy to rzeczywiście wygląda tak, że w ubiegłym tygodniu przybyło kilka milionów bezrobotnych, czy kilka milionów... 3,6 cały stan. Wiesz co, to jest problem. Ja znam tutaj ludzi, Amerykanów, ponieważ mój mąż jest fotografem i fotografuje takie imprezy teatralne, głównie i ci ludzie na przykład z dnia na dzień zostali bez pracy, większość z nich, tych aktorów, no bo po prostu teatry wszystkie i takie lokale rozrywkowe zamknięto, a mało tego, większość z tych ludzi dorabia sobie na przykład w restauracji czy w jakichś innych lokalach i to też zamknięto, bo restauracje mogą wydawać tylko jedzenie na zamówienie, że po prostu można odbierać czy tam zamawiać przez te wszystkie serwisy typu Uber i inne takie. No więc ci ludzie są w katastrofalnej sytuacji. Problem też polega na tym, że większość teraz urzędów w ogóle obsługuje petentów online
I kiedy nagle w ubiegłym tygodniu bodaj ten był pierwszy taki największy rzut, kiedy nagle 3 miliony osób próbowały zarejestrować się w systemie jako osoby bezrobotne, to nagle nie mogły tego zrobić, bo po prostu ten system nie był w stanie tego przerobić. I ci ludzie, jest kilka takich osób, nawet ja znam, które do dzisiaj nie mogą po prostu wypełnić wszystkich dokumentów, bo powinny się zarejestrować, takie zalecenie władz, bo tam jest kilka programów uruchomionych takich już pomocowych, tylko musisz się po prostu zarejestrować i ci ludzie do dzisiaj nie są w stanie wypełnić dokumentów, mimo że stan pomaga, tam są uruchomione jakieś dodatkowe linie telefoniczne, no ale to jest, no na dzień dzisiejszy to jest 6,6 miliona osób, więc to jest katastrofa. Rzeczywiście to będzie, odczujemy to wszyscy. Czy prawa pracownicze w Stanach są tak słabo chronione, że można praktycznie z dnia na dzień zwolnić pracownika? No jeżeli tak lawinowo w ciągu tygodnia narosło bezrobocie, no to z czego to wynika? To też jest trochę inaczej, bo w Polsce podpisujesz umowę o pracę. Tutaj czegoś takiego nie ma. Znaczy podpisujesz jakieś dokumenty, które tam oficjalnie twój pracodawca cię przyjmuje i każdy ma w zasadzie swoje reguły. Ale generalnie w tych wszystkich takich biznesach usługowych to ludzie pracują no po prostu z dnia na dzień, więc jak się zaczęło, to nie jest tak też, że ci pracodawcy ich zostawili bez niczego, bo większość z tych ludzi się martwi, jest w gorszym stanie psychicznym niż ci pracownicy, bo to też nie wiadomo, czy ten biznes ich w ogóle przetrwa i też pootwierali, tam zaraz wysypało się lawinowo ilość kont w serwisach typu GoFundMe czy na Facebooku tych wszystkich, które zbierają pieniądze i nawet ludzie się organizują i sami zbierają, na przykład jak mają jakąś swoją ulubioną restaurację, to dla tych pracowników. No ale to kropla w morzu potrzeb, bo za chwilę ci, którzy wpłacają te pieniądze, też mogą zostać bez pracy. Więc. No ale generalnie tak, z dnia na dzień taka ilość wielka nagle została kompletnie bez pracy. Fajnie, dziękuję bardzo. Problem. Dziękuję ci za rozmowę, życzę dużo zdrowia. I nawzajem, trzymajcie się tam. Ciepło jest znowu w Tarnowskiej Górze. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć. Na razie, pa. Okay.